cinema, this is picture language, no talking, but invite you to my film. This is surprise, amazing situation for me, first time in my life, a debut film. But welcome. W przypadku tego filmu Marcin Koszałka inspirował się pewnymi faktami, które rzeczywiście miały miejsce w Krakowie w latach 60. Natomiast sama akcja jest pewną interpretacją Marcina i pewną zabawą z tą historią. Wiesz, jakiego narzędzia używa? Nie uwierzysz. Normalnego młotka takiego ze sklepu. Ciekawe, co? Podszedłem do tego jako do totalnie fikcyjnej postaci i do scenariusza. Wziąłem scenariusz, przeczytałem to i zacząłem zastanawiać się, jak zbudować tę postać, żeby była ciekawa i jak najbardziej wiarygodna. I to było moje zadanie, więc też się nie zastanawiałem, czy to jest inspirowane jakimiś wydarzeniami prawdziwymi, czy nie. Dla mnie to było napisane, tak? I za tym poszedłem i skupiłem się tylko i wyłącznie na tym, żeby zbudować ciekawą postać. Ja też po to wybrałem ten zawód, żeby robić takie rzeczy, trudne rzeczy, i jak jest trudne wyzwanie, to jest dużo większa przyjemność z tego, jak się to robi. Nie masz frajdy, jak wiesz, wchodzisz i wiesz, że tak naprawdę nie musisz się przygotować, możesz przyjść i zrobić to tam jakoś po swojemu sobą, no nie? A jak jest jakieś wyzwanie, to wtedy człowiek czuje, że robi to, co chce robić. Praca z dokumentalistą to jest od razu poprzeczka wyżej, bo bywa tak, że ten dokumentalista ma często nabitą, jak to się u nas mówi fachowo, ucho tymi wypowiedziami osób, które nie są aktorami. Nie da się tutaj w żaden sposób schować w tak zwanej grze za coś. Musi to brzmieć bardzo prawdziwie, to po pierwsze. Po drugie, no ma jednak oko na pewien rodzaj fałszu, który może się zdarzyć w grze, czy w jakimś zachowaniu. Wszystko musi być naturalne. No ja się bardzo cieszę, że jesteśmy tutaj, że jesteśmy w konkursie głównym. To już jest duże wyróżnienie. I cieszę się też, bo do dzisiaj od rana miałem duży stres, bo pokaz dla dziennikarzy, konferencja prasowa, wieczorem premiera. Cieszę się, bo te głosy, które na razie dochodzą do nas, są wszystkie właściwie bardzo pozytywne.